Trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej. Myślę, że warto, bo jest na pewno coś innego i zapamięta się to na wiele lat. Kolejne pokolenie niepylaka w Karkonoskim Parku Narodowym. Gąsienica się troszkę skurczy, ona zrobi oprzęt, zawinie się jak rogalik. Dni promocji i kultury gminy Mysłakowice już w czerwcu. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu, jest 26 maja. Kamila Krawiec-Kabryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Matka to dla wielu jedna z najważniejszych osób w życiu. Adrian Andruszkiewicz pytał, jak mieszkanki Jeleniej Góry i okolic zamierzają spędzić Dzień Mamy. Z okazji Dnia Matki składamy życzenia, kupujemy drobne upominki oraz kwiaty. Ruch jest dużo większy? No zdecydowanie, tak. To 8 marca jest duży, ale na Dzień Matki jest zdecydowanie większy. Tak od najmłodszych do najstarszych, także i do mam, i do babci chodzą, także wnukowie tak samo, no dużo jest. W sumie to wszystkie kwiaty schodzą, generalnie to bukiety, no doniczkowe kwiaty, ale no dużo osób przychodzi. Dzień Matki to także czas na spotkania z najbliższymi. W związku z tym, że w tygodniu jest Dzień Matki, to zostaliśmy z mężem zaproszeni do niej, mieszka w Berlinie i już wieczorem będą uroczystości w piątek, wieczorem, w sobotę, jakieś wspólne wyjście, nie znam szczegółów, bo to ma być niespodzianka, no a w niedzielę musimy wracać. Zawsze pamięta, mimo że wyjechał, jak nie może tylko przyjechać, to zawsze pamięta i składa życzenia. Telefonicznie, przez Facebooka, różnie, ale jest, zawsze pamięta, jest ze mną. Pamiętają moje dzieci o Dniu Matki i spotykamy się u mnie na obiedzie. Tak po prostu, zwyczajnie. Tak, przy cieście też, przy kawie. Pozostaje nam życzyć wszystkim mamom z okazji ich święta spełnienia marzeń oraz wszystkiego, co najlepsze. Do 31 maja potrwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. O tym, dlaczego warto zapisać swoje dziecko i co może zyskać, szczegóły w materiale Pawła Guszały. Obecnie nabór w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki odbywa się na 1 i 2 stopień. Do 1 stopnia na cykl 6-letni dzieci 7-latkowie, cykl 4-letni od 8-9 lat, natomiast do szkoły średniej powyżej 13, tam 14-15 lat, ale na wydział wokalny dziewczęta 16 lat, a chłopcy muszą 18 mieć. Szkoła 1 stopnia ma właściwie jeden wydział, czyli wydział instrumentalny. Praktycznie poza organami i harfą, która najprawdopodobniej niedługo także zacznie funkcjonować w naszej szkoły, można się uczyć na wszystkich instrumentach. Natomiast szkoła 2 stopnia ma 2 wydziały, to jest instrumentalistyka, jak to teraz po nowemu się nazywa, i wokalistyka. Szkoła muzyczna zapewnia praktycznie wszystkie instrumenty do nauki. Trzeba jedynie znaleźć czas i chęci. Szkoła zapewnia wszystkie instrumenty, poza 2. Jeden to jest fortepian, no bo trzeba mieć go w domu, żeby móc ćwiczyć. A drugi instrument to głos ludzki, który mamy ze sobą zawsze. W takim razie nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć swoją wielką przygodę z muzyką, która wbrew pozorom nie polega na monotonnej nauce gry na instrumencie w sali lekcyjnej. Niekoniecznie to tak działa, ponieważ na naukę w tej szkole nie tylko wiąże się ćwiczenie w salach i na lekcjach, ale też różne koncerty, na przykład koncerty w Galerii Karkonoskiej tutaj w Jeleniej Górze albo w Filharmonii Dolnośląskiej też się często zdarzają, gdzie grają uczniowie i też jest to forma nauki, jak sobie radzić ze stresem na scenie oraz też jaką mieć prezencję sceniczną. Tak. Polecasz? Jak najbardziej. Ja nie tylko gram klasykę, ale też jazz, blues, jazz, blues. Odkryłam to, co lubię, to, co oczywiście trzeba wymagać i to, co się lubi grać. I myślę, że warto, bo jest na pewno coś innego i zapamięta się to na wiele lat. Polecasz? Tak, polecam. Szczególnie saksofon. Aby się zgłosić, należy wypełnić kwestionariusz i złożyć go w sekretariacie szkoły, wysłać tradycyjną pocztą lub elektroniczną na adres sekretariat psm@psm.jgora.pl.
Później, w połowie czerwca, odbędą się tak zwane egzaminy wstępne. To nie jest właściwie egzamin, tylko takie sprawdzanie przydatności, a właściwie sprawdzanie słuchu muzycznego, tak oględnie mówiąc, prawda? No trzeba po prostu przygotować jakąś piosenkę ulubioną najlepiej, żeby tak wejść bardziej odważnie. Później pani zagra lub pan na pianinie jakąś melodię. Pamięć muzyczną sprawdzamy, króciutkie odcinki musi powtórzyć, czy wyklaskać rytm. To są takie sprawdzanie przydatności. Mówię o maluszkach. Natomiast do średniej szkoły, w średniej szkole kandydat powinien zagrać część materiału, część utworów, które kończy pierwszy stopień. Czy na skrzypcach, czy na fortepianie, czy na gitarze. Musi część repertuaru zagrać na egzaminie wstępnym. Nabór trwa do 31 maja, dlatego chętni powinni się spieszyć. Motyle to jedne z najpiękniejszych owadów występujących na łąkach. Niepylak Apollo to jeden z nich. W naszym kraju jego zasięg i liczebność gwałtownie spadła, dlatego Karkonoski Park Narodowy wiele lat temu przystąpił do jego reintrodukcji. Cel jest jasno sprecyzowany – uchronienie go przed całkowitym wyginięciem i odtworzenie populacji. W ostatnim czasie mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska, jak rodzi się kolejne pokolenie niepylaka Apollo w Karkonoskim Parku Narodowym. Gąsienice zaczynają od wielkości około 2-3 mm. Wyglądają jak przecinek w tekście. A później rosną z nich takie giganty wielkości prawie małego palca. W tej fazie rozwoju potrzebują najwięcej pokarmu. Czym je karmicie? Głównie rozchodnikiem wielkim, natomiast one potrafią zjeść praktycznie każdą roślinę gruboszowatą. W szczytach, kiedy są najbardziej głodne, to idzie średnio 40 kg roślin tygodniowo. Lada dzień gąsienice przeobrażą się w poczwarki. Gąsienica się troszkę skurczy, ona zrobi obszęt, zawinie się jak rogalik, gdzieś schowa się w dogodnym dla siebie miejscu, aczkolwiek czasami mają bardzo różne pomysły. Potrafią się nawet przepoczwarczyć, wisząc do góry nogami na tych linkach. No i to jest taki moment, w którym pacjent przebudowuje cały swój organizm, dostaje nowe narządy i to całą operację przeżywa, tak więc i pojawia się później jako motyl. To już kolejne pokolenie niepylaka Apollo w Karkonoskim Parku Narodowym. 6 pokoleń wyhodowaliśmy tutaj, z czego 3 ostatnie uzyskaliśmy już taką liczbę osobników w hodowli, że mogliśmy sobie pozwolić na wypuszczenie części tych osobników do środowiska naturalnego. To będzie trwało bardzo długo, bo tak myślę, że z 15-20 lat, zanim cały proces dobrze zaskoczy. Program reintrodukcji jest z powodzeniem kontynuowany m.in. dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nasz główny cel to przywrócenie niepylaka Apollo w jego historycznych stanowiskach na Dolnym Śląsku. Tak naprawdę te wszystkie projekty zmierzają do jednego, żeby pokazać ludziom, że ta jakość życia zależy tak naprawdę od jakości środowiska, w jakim żyjemy. Tym projektem chcemy pokazać, że zarówno ta ochrona przyrody i te gatunki, które nas otaczają, mogą żyć z nami po prostu w harmonii. Rzadkie, zagrożone rośliny i zwierzęta są elementami naszego dziedzictwa naturalnego, dlatego podejmowane są tak liczne działania, aby nie wyginęły. Końcówka czerwca w Mysłakowicach zapowiada się bardzo ciekawie. Wszystko za sprawą imprezy Dni Promocji i Kultury Gminy Mysłakowice. Władze gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Telewizja Dami zapraszają. Już 25 czerwca od godziny 14 w Parku Królewskim przy ulicy Sułkowskiego w Mysłakowicach. Na wszystkich czekać będzie wiele atrakcji. W programie stoiska z regionalnymi potrawami, dmuchańce dla dzieci, pokazy sztucznych ogni, warsztaty manualne, pokazy pierwszej pomocy i straży pożarnej. Imprezę poprowadzi Mariusz Kałamaga, a gwiazdą wieczoru jest Dawid Kwiatkowski. To nie wszystko. W trakcie Dni Promocji i Kultury Gminy Mysłakowice rozstrzygnie się konkurs dla gmin organizowany przez jednego z partnerów imprezy – Tauron Ekoenergia. Jest to fajna akcja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe i gminy wchodzące w skład powiatu karkonoskiego oraz firmę Tauron. Będziemy wspólnie sprzątać Dolinę Bobru,
a podczas naszej imprezy będzie rozstrzygnięcie. Zgodnie ze słowami akcji Nie nasze śmieci, nasza sprawa, chcemy wspólnie podjąć działania, które poprawią tę sytuację. Do tego celu niezbędne jest aktywne zaangażowanie i współpraca gmin, jak również działania, które przez aktywność ekologiczną podniosą świadomość naszych mieszkańców w tym obszarze, co przyczyni się do mniejszej ilości śmieci wrzucanych do naszych rzek. To będzie dzień pełen emocji, na który zapraszają organizatorzy. Gmina Mysłakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. 25 czerwca, Park Królewski w Mysłakowicach. Dni promocji kultury gminy Mysłakowice. Zapraszam serdecznie. Koordynatorem imprezy jest Telewizja Dami. Z żalem informujemy o śmierci Ryszarda Greka, który odszedł w wieku 73 lat. Pogrzeb odbędzie się 27 maja o godzinie 12 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Przemysłowej w Wałbrzychu. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.